Od 22 maja w gminach Brzeźnica, Przeciszów, Osiek oraz Polanka Wielka w ramach projektu Dolina Karpia – Szansa na przyszłość, partnerski program aktywizacji społeczno-gospodarczej i promocji przedsiębiorczości, utworzone zostały punkty konsultacyjno-informacyjne. Punkt powstał bardzo niedawno. Powstała również Zatorska Agencja Rozwoju na mocy współpracy polsko-szwajcarskiej w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Jest to dofinansowanie ze środków szwajcarskich dla nowych państw członkowskich w Unii Europejskiej. Do tego programu przystąpiło 5 gmin, m.in. Zator, Polanka Wielka, Osiek, Przeciszów i Brzeźnica. Punkty będą zaspokajały bieżące potrzeby mieszkańców czterech wyżej wskazanych gmin w zakresie poradnictwa zawodowego oraz doradztwa formalnego przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w zakresie organizacji naborów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Konsultanci będą również udzielać informacji na temat staży dla osób bezrobotnych i młodzieży oraz na temat organizowanych na terenach gmin szkoleń. Wniosek wypełnia sam przedsiębiorca czy też osoba starająca się o staż. My kierujemy, w jaki sposób ten wniosek należy wypełniać. W takich oto punktach konsultacyjnych, w każdych gminach taki punkt konsultacyjny jest otwarty 3 dni w tygodniu. Tutaj w Polance Wielkiej jest on od poniedziałku do środy, w poniedziałek od godziny 8 do 16, natomiast wtorek, środa od 7.30 do 15.30. Punkt konsultacyjno-informacyjny na terenie gminy Polanka Wielka znajduje się w budynku Gminnego Centrum Kultury na ulicy Długiej 61.